Skręć w prawo. Siema, z tej strony AJ, a to jest GTA San Andreas. GTA San Andreas, ale nie definitywna edycja, tylko serwer Old RPG. Skręć w prawo. Zanim kurde tak gdzieś wprowadzimy się jakby taką informację, chcę wam pokazać swoją melinę. Mniej więcej robię jakby z tego też taką serię, czyli Melina Plus, czyli każdy, który gra na serwerze Old RPG i posiada swoją posiadłość, czy tam mieszkanie, czy też siedzibę i chce ją jakby pokazać, to zostaw w komentarzu informację o tym, że chcesz wziąć udział w tak zwanej edycji Melina Plus. Nie wiem, ja tutaj wchodzę, ogląda twoje mieszkanko i dam swoją opinię, jak zarówno osoby w komentarzu. I chce się załapać w komentarzu informacja, że chcesz brać udział i zarówno też dołączy do mojego Discorda. Chyba teraz wystarczy, nie? Więc jeśli masz jakieś mieszkanko, które chcesz pokazać, jeśli nie krępujesz tego, i też zarówno też wymaga mikrofonu prawnego. Jeśli nie masz podłączonego mikrofonu do wersji no do silniku z gry to wypadałoby żeby się skomunikować lepiej na tym odcinku, jak chcesz być słychany. Jak nie chcesz być słyszany, to wystarczy, nie wiem, akurat tam się spisać po prostu i ustalić siebie szczegół, nie? Jeśli jesteś zainteresowany, zostaw gdzieś komentarz, też zasubskrybuj kanał, to by to tak by przy rozporze lepszy. Naprawimy swoje autko. Tylko tu jakieś auto stoi. Ej kolo, jak chcesz nowość, to zapłacisz ponad 9 dych. Inflacja mała. Więc co jest ciekawe. Zaraz powinno się auto naprawić i my sobie zaznaczymy od razu na GPS-ie. Usuń GPS-a i my pojedziemy do swojej meliny. Nasza melina jest gdzieś tu, tam gdzie jest gdzieś tu, tam gdzie moje auto stoi. Drugie auto. Złota Maryna. Albo złota. Nie wiem, jak to mam nazwać. Bo to jest czarna melepeta. Ja zaraz pojadę na swoją Melinę Plus. Nie, więc jakby tej trasy jakby nie będę pokazywać. Po prostu widzimy się na miejscu. No to jesteśmy na miejscu mojej posiadłości, czy też domku. I posiadamy tu już swoje auto, które umożliwia mi zapamiętać, gdzie ja mam właśnie dom, mieszkanie. Ja sobie gdzieś zaparkujemy tutaj, gdzieś z boku. Podjeździe sobie od razu spojrzymy, wyglądamy sobie delikatnie. Ohoho, nasza premia się skończyła. Chodzi bardziej o Diamond Plus, czy inaczej Diamond Plus. Konto Diamond. Na razie z tego nie skorzystam, bo już obowiązywali nas, że dostaniemy za darmo, wszyscy dostaną dodatkowe konto Diamond, więc będą rozdawać, więc się skorzysta. Zapraszała do środka. Jakby niewielka posiadłość, jeszcze nie zagospodarowana mieszkanie, ale jest wszystko idzie w głównych celach. Możecie też jakby dać mi sugestie, bo też za chwilę będziemy dekorować to mieszkanko. Tu mamy sejfy, tylko ja nie wiem, kurczę, czy idzie tu kurczę, jakby coś do niego schować. Żywność to ubrania. O, dobra.
Tak to działa. Klucze do posiadłości mamy 3. Broni nie mamy. Licencję żeglarską. Robale, wędki, telefony i inne takie pierwiństwa. Szkoda, że kurwa się nie da jakby też jakby tych pieniędzy kurwa rzucić do sejfu. Dobra. Szkoda, że nie ma jakby takiego czegoś, jak się podchodzi, to masz taką interakcję. To by bardziej to byłoby tak bardziej realne. Mamy tutaj kurczę 3 głośniki. Przedpokój. Pierwszy trzeba wyjść z mieszkania, aby wejść w tryb edytora. Więc jakby powiedzieć, edytujemy wspólnie. Chociaż byłoby łatwiej to na sumie. Dobra. I wczytujemy. Więc wygląda ten panel tak. Całkiem pusto. Więc sobie tu akurat sobie tutaj projektowanie włączymy. I tu sobie sprzedzielimy. I od razu sobie zrobimy w ten sposób. Tu się ścianę usunie. I się wstawi drzwi. Coś nie tak. Nie tak to tu ma być, kurczę. Teraz to się pokminie nad tym. Zaraz to się pokminie nad tym. Tutaj ściana się wywali. Meblowanie, żeby sobie przenieść to. I od razu na szafkę sobie to się przesunie. O, i kurczę, mamy kit. Teraz skupimy się na czymś innym, czym... Ja tu kurwa stawić kurwa jakąś ścianę, ale dobra. Wydaje mi się, że to jest coś skomplikowane jak dla mnie, działalność. To mamy kurwa tych diamentów. Ciemniejszego koloru. Szukamy kurę kolorów. Trzeba
dostaliście kurze kolor dobry, kurze do pomieszczenia nie ma mieszkalnego, czy tomby. Tam gdzie się znajduje safe. Dobra, niech będzie kurze taki kolor. Jakże później to się zmieni. Jakby nie będę pokazywać wam całej tej edycji po prostu. Zrobię krótki dzisiaj i zaraz was wprowadzę do mojego domu, mieszkania. No i dobra, nie proszę państwa. Wróciliśmy po krótkiej przerwie i zaczynamy nasz program. Melina Plus. Proszę wpadać do tego mieszkania, zobaczyć jaka to jest Melina. Projekt kurcze Melina Plus. Bo to jesteśmy na Melinie. Mieszkanie jak mieszkanie. Dom jak dom. Wylewi to ja za mikrofalówka. Kolizja ze stołem. Lalka w kuchni. Chociaż łazienki zabrakło. Mamy tutaj telewizor. Jest do siedzenia. Z ekipą, z rodzinką. O, kolejne detale latające. O. Konsola, telewizor, pomieszczenie mieszkalne. No i worek, biurko. No i sejfy. O, mały kwadracik, ale w naszej grunt. Ważne, że to jest nasze miejscówkę do spania. Mieszkanie akurat. Melina Plus. Mamy tutaj dwa auta. Niewielki parking. Którego można korzystać. To jest właśnie Melina Plus. Tu z tyłu nic nie ma. Jak patrzę na mapie, że jest dostępne mieszkanie wokół mnie. Jeśli ktoś chce się wprowadzić, tu jest mieszkanie dostępne od zaraz i za darmo. Jak się zainteresujesz tym mieszkaniem, daj znać w komentarzu. Chyba zagościmy na tej ulicy, proszę. Chociaż wydaje się mieszkanie dość spore i dość fajne. No i dobra. No zepnij. Dobra, to jest taki kurczę krótki odcinek z tej gry. Chciałem po prostu pokazać, że postanowiłem kupić sobie dom, który jest mój, na którego mogę sobie lać. On taki bardziej jest wypicionym zadupiu. Nie można sobie podziwiać widoki. I to palmak w ogrodzie niby. Chociaż... No to nie będę przedłużał. Salut. Sayonara.